Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, w jak łatwy i szybki sposób zaaplikować najtańszą folię z Allegro na nasz smartfon z zakrzywionym ekranem. Przed nami właśnie ta folia, kupiona jest na Allegro. Jest to jedna z najtańszych opcji, jaką możemy znaleźć na tym portalu. Dostajemy ją bez żadnego pudełka, z dwoma ściereczkami i samą folią. Przed przystąpieniem oczywiście musimy zerwać starą folię z naszego urządzenia, jeżeli takową oczywiście posiadamy na nim. I bierzemy ściereczkę numer 1 i przecieramy ją na mokro. Dodatkowo powiem, że przed nami, tak jak wspomniałem wcześniej, jest Samsung Galaxy S9, ale chwilę wcześniej robiłem dokładnie ten sam zabieg na Samsungu Galaxy S10 i robi się go dokładnie w identyczny sposób. Oczywiście folia musi być przystosowana do konkretnego modelu. W tym przypadku, w którym teraz widzicie, jest S9 i dodatkowo ja kupiłem do swojego Samsunga Galaxy S10. Po wytarciu na mokro, teraz otwieramy ściereczkę numer 2 i przecieramy dokładnie telefon do sucha, aby nie było żadnych mas ani kurzu znajdującego się na naszym ekranie smartfona. Czym dokładniej to zrobimy, tym lepiej. OK. Dobra, telefon jest teraz wyczyszczony, przykładamy folię, odlepiamy znaczek. Dzięki temu będzie o wiele łatwiejsze pozycjonowanie folii na nasz telefon. Przyklejamy równo, aby kamera i głośnik do rozmów był wypozycjonowany w odpowiedni dla nas sposób. Zapomniałem dodać, że jeszcze dostajemy taką szpatułkę. Jest ona z papieru twardego, ale w zupełności to wystarcza. Pamiętajcie, że jest to najtańsza folia z Allegro. I teraz tak, odciągamy, tak jak teraz widzicie, jeden bok. Minimalnie, tak jak ja to robię. I przejeżdżamy szpatułką wzdłuż telefonu. Cały zabieg trwa naprawdę bardzo szybko. Tym, że tutaj są jakieś pęcherzyki powietrza albo źle to jest doklejone, tym to się na razie nie ma co przejmować. Ja to już próbuję lepiej ułożyć. No i dobra, i teraz przechodzimy do drugiej strony. Robimy to dokładnie w taki sam sposób jak przed chwilą, czyli odchylamy szpatułeczka i jedziemy w drugą stronę telefonu. Dzięki tej folii mamy, mimo to, że jest ona najtańsza, znajduje się w niej właśnie pozycjonowanie i że bardzo łatwo można dzięki temu właśnie nakleić folię i naprawdę nie ma się co bać, nie bójcie się, po prostu zamówcie taką folię, bo ona naprawdę niczym się nie różni od tych droższych folii. Wiem, bo tą folię na Samsungu Galaxy S10 już próbowałem wymieniać drugi raz, bo chciałem zobaczyć, czy oby na pewno da się tak łatwo te folie wymieniać i tak okazuje się, że tak. Więc naprawdę nie ma sensu przepłacać za takie folie, kupować, nie wiem, folie 3MK czy innych firm, które są po 40, 60 czy nawet 80 zł. Teraz ostatnia kwestia to jest ściągnięcie całej folii ochronnej. Jak widać, możecie teraz zauważyć, są jeszcze gdzieniegdzie pęcherzyki powietrza, ale coraz jest ich mniej. Można je po prostu wypchnąć. Wypchnąć je na zewnątrz lub poczekać jeden dzień i one automatycznie same znikną. Pamiętajcie, ta folia jest to folia taka gumowana. Nie wiem, jak ją bardziej mam ją zobrazować słownie, ale jest ona po prostu gumowana. Taka chyba, jaką w dzisiejszych czasach się dostaje w każdym sklepie. Oczywiście nie za taką kwotę, za którą ja tutaj kupiłem, bo to są naprawdę śmieszne pieniądze. To jest parę złotych. Na pewno taką folię bez problemu do swojego telefonu każdego, jakiego macie, czy to będzie Huawei z zaokrąglonymi bokami, czy S9, czy S10, czy z plusem, czy Note. Spokojnie możecie kupić taką folię do 9 zł. A ciebie? Jeżeli interesuje tani, inteligentny dom od firmy Xiaomi i nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. To wszystko w tym filmie. Cześć!